Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, w jakim momencie Ewangelii Jana w ostatnich dniach się znajdujemy. Modlitwa arcykapłańska Jezusa to coś ważnego, w czym wszyscy jesteśmy zanurzeni. To jest swoisty testament Jezusa w obliczu zbliżającej się męki i śmierci. A jak to bywa z testamentem, on wyznacza pewne zadanie i określa cele. Pierwszym z nich jest jedność. Chrystus w tak ważnym momencie nie myśli o sobie i o tym, co go czeka, ale jego myśli skierowane są na rodzący się Kościół. Modli się za każdego z nas, a jednocześnie wyznacza nam zadania. Zauważamy, że w tych słowach jesteśmy traktowani bardzo poważnie. W całym wszechświecie, choć jesteśmy maleńcy, to w obliczu tego testamentu nasza pozycja wzrasta. Bóg traktuje nas jak partnerów, a nie jak pachołków. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy z Trójcą. Widząc miłość Ojca, Syna i Ducha, dostrzegamy, że to ona wypełnia Kościół. Dzięki Bogu Kościół żyje. Duch jest jednością tej wspólnoty. Mamy stanowić jeden organizm, ale on może działać tylko wtedy, gdy wszystkie członki ze sobą współgrają. Nasza ludzka natura nam nie pozwala na taką doskonałą jedność, ale dzięki otwieraniu się na dary Jezusa staje się to możliwe. Jeszcze jedno zadanie wynika z tego dzisiejszego fragmentu. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Trwanie w jedności jest potrzebne dla nas wewnętrznie. Nasza postawa, którą wspólnie wypracujemy, jest widoczna dla innych. Tak więc jedność rodzi piękne owoce miłości, które są widoczne. Dzięki temu stajemy się tak samo jak apostołowie, świadkami Jezusa. Świat nieustannie potrzebuje miłości. Jest jej spragniony, a także choruje z jej braku. Mamy przekonywać ludzi, że Bóg wysłał nam Syna, żeby ukazać nam prawdziwe oblicze, które jest pełne miłości. Może zastanawiamy się, dlaczego to Bóg wkłada tyle wysiłku, by nas kochać. Przecież może kogoś innego, lepszego, słabszego, samotnego, mądrego. Niepotrzebnie jednak zaprzątamy sobie głowę takimi rozmyślaniami. Bóg, kochając kogokolwiek, dociera z tym uczuciem także do innych, poprzez osoby, które wybrał. W momencie stwarzania świata nie uczynił człowieka samotnym, ale zdolnym do wspólnoty. Daje nam wsparcie, żebyśmy mogli z niego skorzystać. A wszelkie wskazówki, jak to wcielić w życie, znajdziemy w Piśmie Świętym, którego treści otwierają nasze serce i przygotowują je tak, by było Bogu w nim dobrze. By miłość, którą Ojciec obdarzył Syna, była w nas i by sam Bóg był również w naszym życiu.